Cześć, ja jestem Frey i w dzisiejszym odcinku zgodnie z obietnicą ruszymy razem z Duncanem, aby zawojować świat. Are you ready to go? Good. Then we leave for Ostagar immediately. We will be traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korkari Wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. The King's forces have clashed with the Darkspawn several times, but here is where the bulk of the Horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment, but all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan. King Kaelan. I didn't expect a... A royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is he? Allow me to introduce you, Your Majesty. There's no need to be so formal, Duncan. We'll be shedding blood together after all. Ho there, friend. Might I know your name? No, machniemy sobie może taką odpowiedź. You've got yourself a lively one, Duncan. And I was beginning to think the wardens were all stodgy priests. I see you're an elf, friend. From where do you hail? Tell me, how is it there? My guards all but forbid me going there. You... What? Your Majesty, I would not have put it so bluntly. There are events in Denerim you should be aware of. So it seems. I will hear more about this matter later. For now, we have a war to attend to. Allow me to be the first to welcome you to Ostagar. The Wardens will benefit greatly with you in their ranks. I'm sorry to cut this short, but I should return to my tent. Loghain waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliff forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won 3 battles against these monsters, and tomorrow should be no different. I'm not even sure this is a true blight. There are plenty of darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the tales. A king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god. But I suppose this will have to do. I must go before Loghain sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. What the king said is true. They've won several battles against the Darkspawn here. Despite the victory so far, the Darkspawn horde grows larger with each passing day. By now, they look to outnumber us. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling. Wait for reinforcements. We sent a call out west to the Grey Wardens of Orlais, but it will be many days before they can join us. Our numbers in Ferelden are too few. We must do what we can, and look to Terran Loghain to make up the difference. To that end, we should proceed with the joining ritual without delay. Every recruit must go through a secret ritual we call the joining, in order to become a Grey Warden. The ritual is brief, but some preparation is required. We must begin soon. Feel free to explore the camp here as you wish. All I ask is that you do not leave it for the time being. There is another Grey Warden in the camp by the name of Alistair. When you're ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Until then, I have business I must attend to. You may find me at the Grey Warden tent on the other side of this bridge, should you need to. Dobra, czyli w tym momencie mamy trochę czasu wolnego, a zatem zajmiemy się eksplorowaniem tego terenu. Zobaczmy, czy jest tu coś do znalezienia, czy jest coś w ogóle interesującego, a czy są osoby, z którymi można pogadać ewentualnie. Na
czy jedynie mruki, które nas odprawiał z kwitkiem. Jest też pewna rzecz, która mnie niepokoi. Ja już w tę grę kiedyś grałem, a mimo tego nie pamiętam, jaką właściwie rolę pełni Szara Straż, ponieważ... Ponieważ nie mam pojęcia, jaką tak naprawdę rolę pełni Szara Straż. Czy to są jedyne... To nie mogą być jedyne osoby zdolne do walki z pamiątami. Może oni je po prostu wykrywają na odległość albo coś takiego. Co my tu mamy? Namiot króla Kailana. Greetings. King Kailan is not in his tent right now. I suppose I do. Though he's spending most of his time with the Grey Wardens. He rides with them wherever they go, in fact. Taren Loghain sees the king whenever he can and argues with him over coming battles, but the king just waves him off. The king wants to end the blight with a single huge battle the bards will sing of for centuries. Do you think that's possible? That's how the Taren feels. He'll do what the king wants in the end, though. The king thought it was funny that Taren called him reckless, and they fought about the queen. She's the Taren's daughter. He wasn't happy about something she did or the king did, I'm not sure. I probably shouldn't discuss it. As you wish. Jak widzieliście, mieliśmy przed chwilą okazję po raz pierwszy użyć perswazji. Chociaż tak naprawdę w tym wypadku była to bardziej kwestia tego, żeby uzyskać jakieś informacje odnośnie aktualnej sytuacji politycznej. Zobaczmy, co you będzie tutaj. The tent of Taren Loghain. State your business. How can you not know of Loghain? He helped free Ferelden. He was the brains behind King Marek's armies and drove out those damned Orlesians. King Marek rewarded him by making him a Taren. Can you imagine? A commoner became a high nobleman just like that. Without Loghain, you can bet the king wouldn't be winning against these darkspawn. He's inside, but I don't think it's my place to discuss his activity. O, i tu mamy możliwość właśnie perswazji. To właśnie kocham w tej grze, że normalnie mielibyśmy tylko pierwszą opcję dialogową dostępną, a tu mamy aż dwie. I suppose you have a message for him. Hold on then. Yes, what is it? Oh, you're Duncan's new Grey Warden, I assume. Kaelan's fascination with the Wardens goes beyond the ordinary. Are you aware his father brought your order back to Ferelden? Marek respected the Grey Wardens. They have an honored place in the hearts of our people. But Marek would have understood that it takes more than legends to win a battle. That's not an argument I'll repeat here. You have some experience to bring to the Wardens, do you? You don't seem half as green as most of the men here. And I suppose you'll be riding into the thick of battle with the rest of your fellows, will you? If Kaelan has his way, you will. Now I must return to my task. Pray that our king proves amenable to wisdom, if you're the praying sort. He is Marek's son and the leader of my beloved Ferelden, and a very young man. I try to keep that in mind, as should you. I powiem szczerze, że do tej pory jeszcze takiej rozmowy nigdy nie prowadziłem, mimo tego, że na tym etapie rozgrywki byłem już parokrotnie. Więc jak widać, za każdym razem mamy coś nowego. Tu jest jakiś questik z tego, co widzę. This isn't good. I hate to waste such a promising member of the breed. Are you the new warden? I could use some help. It's not what you know so much as what you are, really. This is a Mabari, smart breed and strong. His owner died in the last battle, and the poor hound swallowed darkspawn blood. I have medicine that might help, but I need him muzzled first. Go in the pen and let him smell you. We'll know right away if he'll respond. Let's hope this works. I'd really hate to have to put him down. Well done. Now I can treat the dog properly, poor fella. Come to think of it, are you heading into the wilds anytime soon?
There's a particular herb I could use to improve the dog's chances. It's a flower that grows in the swamps here, if I remember. If you happen across it, I could use it. It's very distinctive, all white, with a blood-red center. Good. In the meantime, I'll begin treating our poor friend. Nie zamierzam podejmować się wszystkich questów, które nie są jakoś strasznie... strasznie niezgodne z wyznawanym przede mnie... z wyznawanym przeze mnie schematem postępowania. Więc temu psu jak najbardziej możemy pomóc. Zajrzyjmy jeszcze tutaj. You there, elf. Where's my armor? And why are you dressed so preposterously? What? You're the one who arrived with the Grey Warden. Please forgive my rudeness. There are so many elves running about, and I've been waiting for. It's simply been so hectic. I never thought. Please, pardon my terrible manners. I am just the quartermaster, a simple man. No one special. Thank you. Did you come for some supplies, perhaps? Arms and armor, for the most part. It's for the king's men, but you Grey Wardens can buy what you need for a modest price. I also have some goods on the side I can provide. Strictly off the record, of course. To keep morale up, you understand. So long as you keep it quiet. Dobra, więc po pierwsze możemy sprzedać wszystkie rzeczy, które nam się do niczego nie przydadzą, na co składa się, powiedzmy, na razie może sprzedajmy jeden sztylet, ale wielkie miecze jak najbardziej, buzdygany także. Pożyczony długi miecz, jego odzyskałem najwyraźniej, ponieważ pamiętam, że po tym jak Soris, czyli nasz kuzyn, został wzięty do niewoli, utraciliśmy tę broń. Czy to jest coś, co nas interesuje? Jak bardzo, bardzo nie. Tak samo żadna ze zbroi nas nie interesuje. Zerknijmy jeszcze szybko na te rzeczy. Myślę, że może jakiś przysmak Mabari moglibyśmy mu opchnąć. No i na tym się chyba na razie skończy. I więc możemy ruszyć już na poszukiwanie szarego strażnika Alistara. Ej, właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że jest to dość śmieszne nawiązanie do postaci z LoLa. Znaczy na odwrót, ale... What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The grumpy one. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. You know, one good thing about the Blight is how it brings people together. You're not the first to tell me that. Wait, we haven't met, have we? I don't suppose you happen to be another mage. And that makes you Duncan's new recruit, I suppose. Glad to meet you. As the junior member of the Order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Eager, are we? Anyhow, whenever you're ready, let's get back to Duncan. I imagine he's eager to get things started. If you have any questions, let me know. Otherwise, lead on. W opcjach dialogowych nie widziałem niczego, co by sprawiło, że w jakiś sposób będą musieli dowiedzieć, czym tak naprawdę jest Szara Straż. Więc po prostu przejdziemy sobie dalej. Właśnie, Alistara zamierzałem chyba mieć wśród swoich ludzi ostatecznej, znaczy w swojej drużynie ostatecznej. I chętnie bym się dowiedział... Okej, on trenuje wyszkolenie bojowe. Ekwipunek ma nielichy, a co z jego... Właśnie, talentami. Jako templariusz ma sprawiedliwy cios.
czy po prostu odbieram manę. No, jest to ciekawe, ciekawa umiejętność. Większa siła także jest okej, ale to jest właśnie ta umiejętność, na której nam najbardziej zależy, czyli groźba. Tak, żeby po prostu zbierał obrażenia wycelowane w swoich towarzyszy. No dobra, w takim razie ruszajmy dalej do Duncana. You found Alistair, did you? Good. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. I apologize, Duncan. I'll go collect who we're missing. This is Sir Jory, a knight from Redcliffe. How do you do? And this here is Davoth, a fellow from Denerim. That's me. I'm a fellow. And this, of course, is the recruit that Duncan said he was bringing. Now then, since you're all here, we can begin. You four will be heading into the Korkari Wilds to perform two tasks. The first is to obtain 3 vials of darkspawn blood, one for each recruit. There was once a Grey Warden archive in the wilds, abandoned long ago when we could no longer afford to maintain such remote outposts. It has recently come to our attention that some scrolls have been left behind, magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. No, but the effort must be made. I have every confidence you are up to the task. The scrolls contain treaties promising support, treaties that may prove valuable in the days to come. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. Dobra, w tym momencie mamy już 4 ludzi pod sobą. I warto zauważyć, że każdy pełni nieco inne funkcje w naszym zespole. Zacznijmy od tego, jak się ma kwestia ekwipunku. Davet jest tak jak my, asasynem. Zobaczmy, czy jest to taki sam sztylet. Jest to identyczny sztylet. I myślę, że to będzie nasz tak naprawdę łucznik. Natomiast my spróbujemy powalczyć sobie trochę wręcz. No i myślę, że tak będzie bardzo okej. Zobaczmy jeszcze tylko szybko taktykę. No, niech będzie. I ruszajmy w głąb głuszy. O, jak to przeczytać? Czy Korcari, czy Korkari? As you wish. Hail! I'm told you all have business in the wilds. The gate's open for you. Just be careful out there. Even a Grey Warden won't be safe in the forest tonight. Dobra, no i wreszcie nieco akcji. Także lękajcie się, mroczne pomioty, nadchodzę. Od czego można by tu zacząć? A na pewno będziemy musieli trochę poeksplorować. Z wilkami pójdzie nam raczej szybko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, nie są to raczej przeciwnicy zbyt wymagający. Musimy się przegrupować, jako że te postacie się chyba trochę na siebie nałożyły. Musimy też stale nadzorować poziom, tak jakby poziom zdrowia naszych wszystkich bohaterów, aby się nagle nie okazało, że ktoś jest w stanie krytycznym. Powiedzmy, że nie jest to jeszcze na tyle wymagające starcie, żeby się jakoś za bardzo przejmować taktyką. Pozbierajmy szybko loot, jaki nam zostawili przeciwnicy. Najgorsze jest to, że jeden z naszych towarzyszy, mianowicie ten Davet,
a którego mianowałem naszym naczelnym łucznikiem, ma jakiś dziwny nawyk zamiany broni. Muszę zobaczyć, czy jest to wbudowane w jego taktykę. O, dziwne nie jest. No nie wiem, jak to działa. W każdym razie będziemy musieli na to odrobinę uważać. Dobra, zobaczmy szybko mapę. Mapa się uzupełnia tak w tym samym czasie, w którym my przemierzamy kolejne miejsca. Co to jest za ludek? Nie ma z nim żadnej interakcji. W ogóle wszędzie ci ludkowie leżą. Who is that? Grey Wardens? Well, he's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please help me. I've got to return to camp. I have bandages in my pack. Thank you. I've got to get out of here. Did you hear? An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the four of us slay? A dozen? A hundred? There's an entire army in these forests. There are Darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the Horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. I still do not relish the thought of encountering an army. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. You see, Sir Knight, we might die. But we'll be warned about it first. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale podczas tej rozmowy padło bardzo ważne stwierdzenie, mianowicie szarzy strażnicy jak najbardziej mają możliwość wyczuwania stworów, znaczy wyczuwania mrocznych pomiotów. Ciekawe, co zaraz nam stanie na drodze. Myślę, że możemy sobie najspokojniej poczekać, nie ma sensu się śpieszyć. Szybko możemy sobie któregoś ogłuszyć. Następnie przejdziemy sobie za nich. I podwójnym cięciem trochę ich sobie porąbiemy. Oj, co dziwne, przestali atakować. Nie wiem, czy zauważyliście, ale całą trójkę, jakby cała trójka miała przerwaną akcję. Czyli napinali łuki, ale na tyle szybko przeszkodziliśmy im przed puszczeniem cięciwy, że nie mogli tej akcji wykonać do końca. Mamy pierwszą fiolkę krwi pomiotów, mamy też buzdygan pomiotów. Chyba nas czekają jeszcze jakieś interesujące nagrody. Następna fiolka, super. Zobaczmy szybko mapę. Tu mogliśmy skręcić w inną stronę, więc może zobaczmy jeszcze szybko tą opcję. Czy moment? Nie, bo to jest samo wejście. Dobra, mimo wszystko możemy zobaczyć. Jeszcze kawałek dalej. Wiecie, ja zamierzam tę grę przechodzić naprawdę dokładnie, nie zamierzam się śpieszyć, nie zamierzam tak jakby... Rozumiecie, robić tego na odwal się. Tu jest elfi korzeń. Zawsze jakiś tam mały bonusik. Czy mogliśmy jeszcze jakoś inaczej wybrać drogę? Na razie raczej nie.
Właśnie jestem ciekawy, czy jakieś statystyki wpływają na szybkość ruchu naszej postaci. Tu musimy iść górą. No i zaryzykujmy tędy. I jeszcze są... Aha, tu na wzgórzu są jeszcze. Zauważcie, że w tym momencie jakby... O! Chwila! Tu się trochę obawiam, że moglibyśmy zginąć. Chciałem już powiedzieć, że czy widzicie, w jaki sposób dobrze gospodarujemy tak jakby naszymi postaciami, tak że nie musimy ich właśnie leczyć, ale w tym momencie zauważyłem, że to jedna osoba tylko zbierała całe obrażenia. Mamy już całą... całą potrzebną krew pomiotów, nawet więcej niż potrzebujemy. Mapa szybko. To spróbujmy sobie uderzyć tutaj w górę gdzieś. Tak więc trzeba być dość uważnym podczas tych walk, bo jak za długo się człowiek zagapi, zwłaszcza kiedy ma się do czynienia z magami, to potem już nie ma odwrotu. O, nie jest to najlepsza walka. Powinniśmy się trochę lepiej ustawić. W ogóle jakoś strasznie ich dużo tutaj. Będziemy na pewno musieli się trochę podleczyć. Podleczyć się różnymi medykamentami. Ale spróbujmy przynajmniej ich jakoś szybko wykończyć. I nawet może kogoś tutaj sobie z boku ogłuszyć. Patrzmy też uważnie, jak przedstawia się sytuacja z naszym stanem zdrowia. Tutaj zarówno ten duży z mieczem nie jest w najlepszej sytuacji, jak i nasz przewodnik. Takiego musimy definitywnie podleczyć. O-o! Dobra, na szczęście się udało. Chyba jeszcze jedna miksturka pójdzie na jego ręce. No nic, trudno. Na szczęście będzie to ostatnia mikstura. Wiecie, bardzo mi zależy na tym, żeby nikt tutaj nie ginął, ponieważ to się przydaje zwłaszcza bardzo potem, w późniejszych etapach gry, kiedy te obrażenia są naprawdę trochę większe i o wiele łatwiej jest zabić którąś swoją postać, a mimo wszystko tracenie postaci w czasie walki jest niemalże zawsze równe klęsce. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. Tu jest jakiś... kufer, dziennik polowy Rigby'ego. Tu się pojawił nam jakiś znaczek, jakiś krzyżyk. Cóż to jest? Znak na szlaku Hasydów. Oj.
powinna być jakaś interakcja z czymś. Ale czy cokolwiek będzie? Może gdzieś na ziemi? Szczerze to nie wiem, ale trudno. Możemy podążyć dalej z zaplanowaną drogą. Coś tam zgadnęliśmy po drodze, chyba też jakąś miksturę jedną. Ale warto by było jednak jakieś dodatkowe maści lecznicze znaleźć. Ponieważ zapas bandaży i właśnie potech jest po prostu rzeczą bardzo istotną. Ale to prawie w każdej grze RPG. Wyczułem jakąś pułapkę. Okej, mapa się nam trochę uzupełnia. Dostaliśmy także zapis gry, więc możemy przypuszczać, że coś się zaraz stanie. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że tu leci coś magicznego. Na szczęście spudłował. I to jest jakiś po prostu silniejszy przeciwnik. Należałoby go dość szybko ogłuszyć. Aczkolwiek nie wiem czy... Dobra, odpuścimy sobie. Aha, tylko że z nami się pojawiło coś jeszcze. Aha! Pozbierajmy sobie nasz cudowny lód. I ruszajmy dopaść tego bodajże emisariusza. On tu gdzieś polazł dalej chyba. Hurlok łucznik. Tak, to jest nasz cel. A, jeszcze uruchomiliśmy pułapkę. Ale badziewnie. A co z nimi? Oni się chyba w ogóle zacięli. Kretynizm. I na razie jak zaraz tutaj zdechnie. Na szczęście już reszta pędzi na swoje miejsca w szeregu. Użyjmy może tego, tu może kopniaka i jeszcze jednego ogłuszenia. Alistar zaraz padnie. Podobnie Jory. Ale szybkie wykończenie właśnie emisariusza pozwoli nam teraz skupić się na pozostałych przeciwnikach. Tutaj został powalony koleś. Jakby to tutaj teraz rozegrać? Uważnie obserwujmy, co się dzieje. Na razie nie jest jeszcze najgorzej. Pada dwóch ziomków, teraz nie wiem. Wydaje mi się, że ten i tak padnie, a my potrzebujemy chyba bardziej Alistara niż Joriego. Uleczmy sobie zatem jego i zobaczmy, może mamy jeszcze cokolwiek... Nie mamy już nic do leczenia, niestety. A tymczasem tu kusimy się o jakiś atak. A tu o kopniaka. Dobra, jeden z naszych padł, ale powiedzmy, że była to strata zamierzona. I został nam jeszcze ostatni przeciwnik. Dobra, w takim razie załatwione. Nasz towarzysz się zaraz podniesie, jak tylko dojdziemy do miejsca, w którym zginął. Gorzej, że cały czas nie mamy żadnych mikstur. Butelka z kwasem. Mogliśmy jakoś właśnie pokusić się o użycie tych dodatkowych butelek. Kostur, pomiotów, demoniczna posoka.
nic raczej nam się w tym momencie nie przyda. Dajmy chwilę chłopakom na odetchnięcie. Po tej ciężkiej potyczce skontrolujmy także godzinę. Wygląda to, że zaraz musimy kończyć. Dobra, w takim razie machnijmy się szybko tutaj. Zobaczymy, co nas tu czeka. Tu mi się wydaje, że idziemy w złym kierunku, ponieważ jeżeli chcemy coś jeszcze eksplorować, to na miejscu bardziej będzie udanie się tutaj. Widziałem, że były jeszcze przejścia w inne miejsca. Może nie akurat tutaj, ale za nami jest takie jedno przejście. Właśnie tu. I coś nas zaraz zaatakuje. Tak jest. Super. To było dość szybkie. Tu stać nas na jeszcze parę fajnych ataków. Ale zauważcie, że znowu ten Sir Jory jest atakowany jako pierwszy. My tymczasem awansowaliśmy. Czy jest tu cokolwiek, co moglibyśmy zgarnąć sobie w ramach jakiegoś, powiedzmy, lootu? Kwiat z głuszy. O, to jest ten kwiat, którego potrzebował ten pies w zagrodzie. Tu jest też jakaś roślina. Rozdajemy jeszcze szybko punkty zgodnie z naszym zaplanowanym awansem. A zatem może w takim razie 2 do siły, 1 do sprytu. Czemu siła? Dlatego, że bardzo chciałbym nosić lepsze pancerze. Tutaj możemy się albo w przymus, albo w drugie wyszkolenie bojowe. Myślę, że mimo wszystko wyszkolenie bojowe da nam w tej chwili więcej. Ten jeden punkt możemy przeznaczyć tak naprawdę na albo bonus do 2 broni, albo na zabójcze uderzenia, ponieważ jak najszybciej chcemy osiągnąć to. Aczkolwiek zauważmy, że 23 zręczności nie osiągniemy jeszcze przy następnym awansie, dopiero za 2 awanse, więc równie dobrze możemy teraz pokusić się o to, co da nam więcej. Okej, w takim razie chciałbym wam podziękować za wspólną zabawę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!